18 grudzień 2014 rok. Piękne Kłodzko tuż przed świętami Bożego Narodzenia i wszystko to, co znajduje się w sąsiedztwie ratusza, kramy pięknie przystrojone i inne atrakcje przygotowane w związku ze świętami i Nowym Rokiem. A to jest miejsce, gdzie będzie sztuczne lodowisko otoczone specjalną bandą i w dalszym ciągu świąteczne kramy. Wszystko to dopiero się rozkręca. Są tutaj wyroby pszczelarzy, cukierników, ozdób choinkowych, noworocznych. Pięknie, ciekawo, kolorowo i gwarno zaczyna się robić w sąsiedztwie kłodzkiego ratusza. Z roku na rok święta Bożego Narodzenia i obchody tych pięknych świąt stają się coraz piękniejsze i bogatsze w Kłodzku. I wszystko to właśnie, te najważniejsze imprezy dzieją się w pobliżu ratusza kłodzkiego. I tu estrada, gdzie będą się odbywały imprezy świąteczne i noworoczne. Potem co najwyżej w sklep, to bokiem rozbijemy te puszcze, a bokiem potem sobie jedziemy tym na trasę, tam nie będziemy. Bardzo dużo jest tych świątecznych kramów. O, w tej chwili ratusz wybija godzinę. I tak prezentuje się z dalszej odległości. Prezentuje się okolice ratusza i wszystkie te fajne rzeczy, które czekają kłodzczan i nie tylko, i gości, którzy przyjadą w okresie świąt i nowego roku 2015, który też będzie tutaj szumnie i uroczyście witany obok kłodzkiego ratusza. Jest to już tradycją od wielu lat. Obok ratusza piękne, odnowione kamienice, stare, piękne. Warto się tu zatrzymać i pooglądać to wszystko. Coraz więcej ciekawskich się tutaj gromadzi. No i sporo
chętnych, którzy będą kupować pamiątki, wyroby, o których już wspominałem. Kończę ten skromny film i niech on będzie pamiątką z tegorocznych świąt Bożego Narodzenia.